Cześć wszystkim, tu znowu Punio 7. A jestem Tokumi. Dzisiaj... Nie, nie wstałem pułapki. Dzisiaj idziemy... znowu gramy w Neverwinter Nights. Tak. Tam są jakieś rzeczy. Ja widziałem jakąś pułapkę. Się ustawiała. Nie wiem, nie wiem o czym mówisz. Są jakieś koboldy i zranieni ludzie. Aha. A raczej niziołkowie. Czy ich dobijamy? No nie. Nie, czekaj, idź przodem, bo zaczną gadać i potem będzie znowu na to, że Hami prosto tak się odzywa. Z kim tu porozmawiać? Bilgren. Brum, brum. Ciekawe. Nie przejmuj się nim, mój brat nie jest zbyt gadatliwy. Co ty masz do powiedzenia? Samochody nie są gadatliwe. Niziołek. Mówię na nas wielkoludy. Więc chyba chcę w mordę. To być jeszcze mniejszym niziołkiem. Furten się przedstawił, że jest Furten, a Bilgren się przedstawił. Że jest, że jest samochodem. Mogę zadać kilka pytań? Któryś gość sprzedaje jakieś nielegalne towary? Musimy go zabić. Muszę już iść. Oni chyba nic nam nie powie. Torius, on nam coś sprzeda. Cię widzieć. Można zbyć jednego nowego cygara? Nie mam. I tak bym cię nie poczuł. Mam na imię Takumi. Co ciekawe, moja postać nie ma nazwiska. Jak to nie ma nazwiska? A zobacz sobie. Spójrz na swoją. Ja mam nazwisko. No właśnie, a moja nie ma. Jesteś Takumi znikąd. Takumi z rodziny... Z rodziny Null. Ja nie lubię się przedstawiać. Nie chcę cię poznać. Mogę coś kupić z tej karawany? Niestety. Ja powiedziałabym, że nie. Ale ja. Pokaż co masz. No ale możemy zobaczyć. Show me what you got. Ma kolczugę krycia, która jest pewnie droga. Ale daje premię do ukrywania się i do cichego chodu. Tylko, że tacy wojowniczy ludzie jak my nie skorzystają z takich opcji. Pas zwinności, zręczność plus jeden i swoboda. Swoboda... Wiesz co, i tak nie mamy kasy, chodźmy stąd. Dobra, oni po prostu śmieją się z nas. Chyba nam coś jeszcze da, ten... Mogę ci w czymś pomóc. Zadanie. Czemu nie skorzystasz z pomocy kapitana? Kim jesteś? Chyba możemy ich uleczyć za jakieś nagrody. Zaraz spróbuję rzucić jakiś czar. Okej. Okay. On torbę, której nie wiem, że mogę służyć pomocą, tak silnie, panienica. Ktoś rzucał jakiś czar, słyszałem. Ukradli talię kart Dasknai. Kto to jest tak Dasknaja? Albo jaką wartość ma ta talia kart? No, zadajesz to sam niż do przypowiadania przyszłości. Dasknaja jest wróżbitką. Oho. Bla, bla, bla. Ktoś widział, gdzie uciekły te koboldy? Być może Torias. Torias to ten koleś, który chciał z nami handlować, ale nic nam nie chciał sprzedać. Muszę już iść. To jest ham, nie gadamy z nim. Chwila, skonfiguruję sobie jakieś... Cichy chód wywal tego z paska, to też wywal z paska. Nie wiem, w sumie ładowałem 4 punkty i po cichy chód i ukrywanie się. Nie mogę leczyć, bo nie odpocząłem. Spróbujemy ich uleczyć, zobaczymy może jakieś ekspertyzy. Odpokutujemy to, że ubiliśmy tamtego proroka. Teraz muszę odpocząć, bo już nie mam tych czarów. A, tylko tobie się zwiększył charakter. Chcesz zostawić? Zostawię ci jednego, jak chcesz. Mam tylko torbę zdrowicielską. Nie będę, będę marnował. Można miksturą chyba. Chociaż niekoniecznie. Wtedy się inicjuje handel. No dobra, to w twoim imieniu go uleczę. A jak to dostajesz? Nie. A ja dostaję. Ile? 25 za sztukę. Niczego nie oczekiwałem, po prostu chciałem pomóc. Tak, oczywiście. O, i znowu punkt jeden do charakteru do mnie. Dane. Ludzie, którzy potrafią leczyć, są bardzo dobrzy w tej grze. Torias. Miło cię widzieć. Czy wiesz, co się stało z swobodami, które was zaatakowały? Pobiegły na północ. W stronę starej farmy. Udałem się za nimi, ale nie odważyłem się wejść do środka. Może być niebezpiecznie. Sounds dangerous. I mean. Właśnie wybieram się w tamte strony. Chcesz iść ze mną? Nie mogę. No to spadaj. Gdzie jest północ? Gdzie jest mapa? Tam, gdzie ja idę. Hej, wait for me! Tam już wszystko ograbiliśmy? A tam w sumie mogliśmy wejść do ich
do ich wozów. Nie wiem, czy mówiliśmy. Nigdy nie grałem w łoczy. Żadne drzwi nie stoją przede mną. Znaczy, wszystkie drzwi stoją przede mną otworem. Mikstura korowej skóry, weź sobie, a ja wezmę miksturę leczenia. Ja mam kolczastą, znaczy no, kolczą kamizelkę korowej skóry. Ale będziesz się bił wręcz. Nie będę. Będziesz. Tutaj są jakieś ślady za tym domkiem, które dokąd się prowadzą, ale chyba zbadamy je potem. Najpierw zobaczymy, co jest w środku. Okej, okay. Ja ich załatwię. Przygotujemy się na walkę jakąś, może? Nic tu nie ma. Nie, są ślady, które prowadzą na dół. Czekaj, najpierw złóżmy wszystko na górze. Tak, najpierw co jest na górze, ale tabuję i nie widzę, żeby mi się coś podświetlało. Chyba jest pusto. A nie, jest tutaj, widzę jedną pakę. Skrzynia pokryta pleśnią. Ta pleśń cię zabije. Zielone zarodniki. Trzymaj sobie. Grzybów. Gdy ich dotykasz, szmaragdowe pasma rozdzięgają się od grzybów do dłoni. Biorę. Okej, okay, whatever. Złoty pierścień założę. Kryształ kwarcu, to się przyda i z bełty. O, to wrzuca bełty do skrzyni. Spleśniało i wypiekło. No to schodzimy na dół. Okej. Okay. Czy ja tu byłem kiedyś? Kobold jeden. Trafienie krytyczne, 8 punktów. O, zabiłem go! O, więcej koboldów. Więcej koboldów. A! To ich nauczy. Traf go, ja chcę go do niego kina. Szybciej, szybciej. Szybciej. Kto go zabił? Ty! Zaczął chyba czarować jakiś czar i dostandardkowy atak. Wziąłeś ten kamień? Wziąłeś. Tak. No ja wezmę te karty, ta walka i te bełty. Ja wezmę te bełty. 3 sztuki złota. Aha. I chyba wszystko. Okej. Okay. Możemy się wrócić do cyrkowców i zwiedzić te... ich wozy. Wozy. A ty oddasz karty tarota? Ja jeszcze zobaczyłem dla pewności, czy w tym pokoju sypialnym nic nie ma, ale wygląda pusto. Nic. Chyba, że jakiś skrypt jest w środku, który czeka na wyjście. Jeszcze tu były jakieś ślady, może najpierw się nimi zainteresujemy. Tak? Okay. Za domkiem gdzieś ślady prowadzą do jeziora. No to idźmy tam, postrzelajmy w rzeczy. Ktoś tu się chyba zabił. Te ślady prowadzą nad krawędź i się urywają. No i po prostu chciał sobie popływać. To w sumie ciekawe, czy po drugiej stronie nie ma jak się wdrapać na brzeg, nie ma żadnych drabinek. Nie ma. No... Jak spojrzysz pod odpowiednim kątem, to widać inne ślady, które prowadzą od jeziora. Czyli faktycznie miałeś rację, że ktoś tędy szedł. Aha. Jak idziesz wzdłuż tej krawędzi, widać te ślady, aha, tutaj z lewej. Więc możemy się tym potem zainteresować. To zainteresujemy się. Chyba więcej nic tu nie ma w tej lokacji. No, też nie widzę nic na łapce. Okej, okay, dobra. Szybkie chodzenie z pilar z ofenerniki też by się tu przydało. Te. Nie, nie ten. Gdzie idziesz? Bardzo. Przeszedłeś przez płot? Ja też. Czyli na co szukać. Tak. Dobra, to ja zajmę się tymi kartami. Zamknięte? Zbyt skomplikowany, można było go otworzyć wytrychem. Czy tych kart szukasz? O! Klucz do wozu. O! Świetnie. Do którego? A, tam jest Daschnaja. I nam powróży. Aha. Chcesz czynić honory? Okej. Okay. Siema, Dasz. Miło cię widzieć. O co chodzi? Kim jesteś? Odczytasz przyszłość? Ja mam karty dalej chyba. Dobrze, pójdę. Miło cię widzieć. Mam twoje karty. Może mi powróżysz? Nie potrzebuję żadnej nagrody, karty należą do ciebie. Monety, albo kamienie szlachetne, brylanty, cokolwiek wartościowego. Cokolwiek wartościowego oddaj albo gin kobiecie. Może pójdziemy pokojową drogą i poprosimy o wróżbę. Tak. Nishara chętnie odczyta twoją przyszłość, jeżeli jest twoje życzenie. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, bierzemy. Dobrze zatem, pozwól zastanowić się przygotować. Wow, 260 exp... Nie, 200 exp. Sałatka!
Bardzo interesujące. Długa droga, pełna niebezpieczeństw, skradziono coś cennego i próbujesz to odzyskać. Znajduje się w rękach kogoś, kto skrył się w pewnej wiosce na wschodzie. Czy ten ktoś jest koboldem? No? Poprosi cię o pomoc, chłopcze, i nie możesz mu odmówić. Czy to Dickin? Czy... Jaki Dickin? Nie wiem, o czym mówisz. Chyba żona tak mówi. Być może w tych kartach widać imiona. Czemu się bawić ze stołu? Wtapiam się w stół. To wszystko zasługujesz na to, żeby podcięć ci gardło za przekazanie na tym stół. Trochę coś innego ci wyszło z ust. Nie udała ci się ta kwestia. Spróbuj jeszcze raz. Oni chyba już tam nic więcej nie powiedzą. A tutaj? Ale gdzieś dalej jest Max Day. Szarem. Pozdrawiam. On da jakieś zadanie, więc może z nim pogadamy. Zgadzam się całkowicie. Kim jesteś? Czemu mam czekać? Nie będę opierał sądów na czymś tam. Brzmi pieruń z koszy na chętnie. Ale zero w tym altruizmu. Nie rozgniewaj go, on ma skalę wyzwania przytłaczającą. Faktycznie. W sumie jest magiem Stay. Czerwonym magiem Stay. Jest czerwonym magiem? Tak. Musimy pogadać z burmistrzem, ale chyba Hania nie będzie nas do niego chciała dopuścić. Zobaczę, co da się zrobić. A co powiesz na zaliczkę? Okej. 10 sztuk złota? Co my możemy zrobić z takimi? Stąd. Okej. Okay. Obawiam się, że Hania nie będzie chciała z nami rozmawiać, a burmistrz nie jest w stanie. Więc chyba nie wykonamy tego zadania, ale... Wystarczyło umyć ręce, Dame. Przynajmniej mamy coś z tego zadania. A może coś jeszcze da się ugrać. Pogadajmy z samym burmistrzem. Okej, okay. Czyli jednak da się zagadać? Da się, ale Hania nie pozwala na rozmowę. Aha. Ale jak pogadam z Hanią, mam opcję porozmawiania o szalenie, więc... Nie chcę mieć nic wspólnego z żadnym z was! Brzydzi się zabójcami. Ojej. Persuazja zastraszanie. Nie mam nic w zastraszaniu, ale perswazję mam 5 punktów. No to spróbuj. Nie. Kiedy zobaczę drugiego, powiem mu wszystkim. O-o. Ale chyba prędko go nie zobaczy, bo umiera od trucizny koboldów. Nie w tą stronę, ciągle gubię orientację. O-o. Ty byłeś bardziej barczysty, może ty byś coś ugrał w tej sprawie. Nie, mam taki brzydki ryj, że nic się go nie boli. Co on rzuca, jakieś zaklęcia? Pewnie Katriana leczy swoich tych... Chociaż nie, bo to nie, on rzucał. Łamę się, że burmistrz nie chce słuchać moich rad. Trudno. Ale nie kazał oddać kasy. Okej. Okay. Co teraz? Tutaj na wprost mamy jakiś dom Blake'ów. Musisz mi pomóc. Pomocy, niech ktoś mi pomoże. O, Bogu, niech będą dzięki. Dobra, idziemy. Wchodzimy. Ale jeszcze mogę coś pogadać. Koboldy zaatakowały dom. Zobaczę, co w mojej pracy. Mocy, nie mam czasu do stracenia. Do roboty. Hej ho, hej ho. Koboldy się zabijało. Pierwsza pieśń. Kurde, nie mogę trafić, no. Skala wyzwania średnie. A drugi... Nie. A całkiem nie za mam już KP. Mnie nie zabijają na sam widok. Jest, wynosi twoje KP. Czemu walisz go bez broni? Ups. Jak się nie ma profitu od walki wręcz, to przeciwnicy dostają dodatkowy atak. Za brak broni. Co zabrałeś? Ametyst. Aha, okej. Okay. Możemy jeszcze wyjść na górę. Tu nadal nic nie ma. Wciskasz tab? Tab tak. Poświetla przedmioty, z którymi możesz no, wiem. Wchodzić w interakcję.
Więc można szybko ocenić. To jest rzezimieszek jakiś. Ale z którym można pogadać. Za rzezimiesz... A, jeszcze, okej. Okay. Albo spał. Nie, ukradł Bachora. Jeżeli zrobisz krzywdę dziecku, będę musiał cię zabić. A sorry. My kobolty kochać dzieci, wy też. A ja wiecie, że człowiek na dole mieć ładny kamyczek, ty iść mnie go dać. Chyba ja go mam. Oto kamyczek, a teraz oddaj dziecko. Ty zabrałeś Blake'a klejnot. Aha. Okej. Okay. Uciekł przez okno. Dlaczego my nie możemy wyjść? Kołyska jest pusta, już sprawdzałem. A, mam dziecko we ekwipunku. Waży pół kamienia. Ciekawe, czy można nakarmić jakiegoś smoka tym dzieckiem, czy coś. Nie żeby było widać jakieś smoki w okolicy. Twoje dziecko ma się dobrze, ale nie zabrałem go z domu. Przynoszę dobre, ale i złe wieści. Idź sobie. Dlaczego? Przynieś mnie. Dobra, zagadaj z nią. Ona... Oto twoje dziecko. Mogą jak będą dzięki tobie. Obawiam się, że Adam nie przeżył. A my nie mamy mogłem ją okłamać, ale... A my nie mamy jeszcze różdżki skrzeszenia, więc po nim. Dawaj obrączkę, bo twój dzieciak dołączy do twojego ojca. Nie... Bądźmy mili. Myślę, że zasługuję na jakąś nagrodę za ratowanie twojego dziecka. Ale ja nie mam niczego! Dobra. To dawaj dziecko. Może się przyda. Jest tam coś jeszcze? Zamknięty na klucz. Były jeszcze jakieś ślady nad jeziorem. Okej, się tam bierzemy. Otwarte. Mam klucze uniwersalne. Paka. Paka. Paka, moja paka. Jedna sztuka złota. I tyle. Dame. Było warto. Było warto. Tu są jakieś mury, przez które chyba nie przejdziemy. A co tu chłopcy robią? Byli tutaj wcześniej? Wyrośli szybko. A dziecko to tak naprawdę było bliźniakiem i wyrośli. Kapitan Bramy. Dlaczego ze mną rozmawiasz? Z nim rozmawiaj. Musimy pilnować bramu do czasu nadejścia posiłków. Zakończ rozmowę. A, przerwałeś rozmowę i chyba nie masz nic do powiedzenia. Okej. Tutaj są jakieś ślady. Spróbuj tu poszpelać swoją spostrzegawczością, może coś się otworzy. No, nic się nie pojawia. Ja mam automatyczne ten przeszukiwanie. Weźmy te ślady, zbadajmy. Ona zeszła z góry, z jeziora. To ci, co z jeziora wiesz. Aha, okej. Tak mi się wydaje. Dziękujemy za wizytę w Wysoczysku. Nasza społeczność dba o naszą osadę. Mapa jest taka duża, ale nie da się całej zwiedzić tutaj. No. Tych północnych terenów w ogóle nie można odwiedzić. Dobra, ruszamy dalej. Okej, okay. Mam nadzieję, że tym razem gra też się nie skraszuje. No, chyba ujarzmiliśmy te krasze. Po prostu masz za słaby kąt, żeby postawić u siebie serial. No. Wiedźmin działa mi Full HD, ale Neverwinter to zupełnie inna bajka. Tu jest coś ciekawego dla druidów. No. Ponieważ czasem pojawia się jakiś inny jeleń, to losowo, ale nie doszedłem do czego, bo nie grałem druidem. Też nie grałem druidem nigdy. Wiem, że jest to jeleń, z którym można wejść w interakcję. Tutaj jest jakieś przejście. O, okej. Okay. Ale nie wiem, czy powinniśmy ten wyjść. Nie wiem, a tam jest kobold nieżyjący. Wszedłeś? Tak, wszedłem, ale tutaj nic nie ma, jest tylko ten jeleń, który miał szansę być innym jeleniem. Będzie miał szansę. To jest kobold, który sobie odpoczywa. Śpi. Nie budźmy go. O, jest Gnoll Szaman. Też również. O, ma coś przy sobie. Zwłoki. A ja pogadam. A ja pogadałem ze zwłokami. Witaj, przyjazna duszo. Chodź i ogrzej się przy mym ogniu, jeśli takie jest twoje życzenie. Wyjątkowo dzisiaj zimno, a drogi pełne niebezpieczeństw. I to bardziej niż ci się wydaje. Oddaj wszystko, co posiadasz i to zaraz. Nie bądźmy tak. Gość ma fajny łuk. I like your bow. A wiesz, że można zmieniać sobie wygląd broni? Tym, w rzemieślnictwie, tak. Tak, jest kosztowny, ma szansę porażki, ale broni się nie traci i w zasadzie nie ma sensu. Dziękuję, doceniam twą gościnność. Mhm. Okej, idziemy do ogniska.
Szukam bandy koboldów. Powiedz o tym. Leży tam na ziemi. Co zrobiły gnole po zakończonej walce? Zebrały ciała zabitych, co oczywiste, i wzięły do niewoli grupkę ocalałych z rzezi koboldów. Potem udały się na wschód. Czyli idziemy w tamtym kierunku. Okej, idziemy na wschód. Jak myślisz, dokąd mogły pójść? Nie jestem pewien, być może skręciły potem na południe i wkroczyły do wysokiego lasu. Jest tam kilka jaskiń gnolów. Dawno nie zabijałem gnolów, co ty na to powiesz? Jest coś o elfickiej krypcie, może tam pójdziemy. To miejsce sprzętu elfów. Brzmi jak miejsce, gdzie można znaleźć kilka ciekawych nagród. Elfiska krypta? No. A rzeczywiście, o co chcesz się zapytać? Opowiesz mi historię związaną z kryptą elfów? Słabo z perswazją. Kim jesteś? Nie może. Styczny łucznik to jest. Dobra, musimy już iść. Skoro nie chcesz nam powiedzieć, no to pierwszy. Skala wyzwania nie do pokonania. Nie mów do niego tak brzydko. To odejdź. Grzej się. To wygląda na tą elficką kryptę. I są tu jakieś ślady, które prowadzą do niej. Okej. No to wejdźmy tam i zabijmy wszystko. A może zobaczmy jeszcze, co jest tutaj dookoła krypty. Okej. Być może będzie jakaś zapowieść tego, co spotkamy w środku. Nie żeby szkielety jakieś rozkopane gony, groby. Czarny niedźwiedź. O. Powoli. Już go zaatakowałeś? Tak. Ognia. Bez sprawdzenia skali wyzwania. Skala wyzwania ambitna. No my jesteśmy ambitni. Taka muzyka zaczęła grać. O, goni mnie! Strzelaj tylko. Nie trafiłem. Trafiłeś, 2 punkty obrażeń. O, super. Ja nie trafiłem. Dobra, to teraz ty się z nim goń, a ja strzelam do niego. O, chyba idzie na mnie. Tak. Nie, na ciebie. Można go tak kajtować. No. Chyba jestem poza zasięgiem. A jest to zasięg broni? Chyba jest, co? Nie wiem, bo ja go nie widziałem, do niego strzelałem. O nie, upadanie. Ale mnie nie trafił. Dobij go. A! Co blisko we mnie i... Dałem mu chyba... Ja go załatwię! Ha! Świetnie, 67 punktów doświadczenia. Koboldy były warte więcej. No. Na pierwszym poziomie. Szczątki z skóry niedźwiedzia. Chyba się nam sobie. Nie przyda. Okej. Chyba, że na sprzedaż. To jest jakiś ołtarz, ale nic nie można zrobić. Wchodzimy do środka. Oddziały specjalne szturmują kryptę. Ej. Nie pozwoliło mi wejść. Tak? Za pierwszym razem. Okej, to jest mnóstwo nietoperzy. Ale przyjaznych. Na razie. Znacznik. Małe ślady. Na pewno zostawiły je koboldy. Okej, co robi ten znacznik? Chyba mówi, żebyśmy nie grabili grobów. Nie, no po co kto chciałby grać? Mieliśmy razem otwartą rozmowę i klikałeś przez moje dialogi. Nice. Neverwinter Nights, widzowie. Nie no, kto by wchodził do krypty i grabił groby? O, monstrualny szczur. A moja kusza, dlaczego zmieniłem broń na sztyl? Zamknął się za nami. Okej. Okay. Przebiłeś na następnym poziomie podręczne ataki rozpłatania. Okej. Okay. Mieliśmy 2 atuty? No nie tak szybko. No, powoli kolego, co tutaj się rozwija tak szybko? No prawie, nie. Mam 2000 na 3000. Mój sztylet ma wampiryczną regenerację, więc trochę będę odzyskiwał zdrowia, ale bałem się, że padnę w tej walce, więc rzuciłem na siebie leczenie powierzchownych ran. To na mnie jeszcze rzuć. Nie mam. No to nie mam leczenie lekkich ran, to może. Dzięki. Sala pamięci, ale nic nie można tutaj. O, sztuka złota. Runa pokryta jest starożytnymi inskrypcjami. Język wydaje się nieznany. Przez to, że rzuciłem na ciebie leczenie, teraz nie mogę rzucić identyfikacji, żeby poprawić sobie wiedzę. Okay. Ale wystarczyło moje 5 punktów wiedzy, żeby przeczytać
Inskrypcja napisana jest w języku elfów i przedstawia historię upadłego miasta Askalhor. Przeczytaj opowieść. To jakiś wierszyk. Miasto klejnot, bla bla bla. Bla bla bla. Chyba nic ciekawego. Czy to jakieś będą zagadki z tym związane? Szczury! To chyba jest jakaś pułapka. Gdzie są szczury? Jest tutaj szczury. Szczury pełnia zrania, czy jak z tego? No, rzeczywiście. Spróbuj szczury. Okej. Okay. 10 punktów z kuszy, ładnie. No, ty go załatwiłeś. No. Tak myślę. Tutaj jest krótki łuk, strzały i kości. Kości można chyba bezpiecznie grabić. Morgan 4. Mogę go używać, więc... Zastanawiam się. Nie, wampircza regeneracja jest. Ale 1K4 obrażeń w porównaniu do 1K8 to jest... Słabo. Może ty chcesz ten Morgan 4? Nie, ja mam krótki miecz. I to jest to, czego potrzebuję. Elficki posąg. Posąg przedstawia przystojnego elfa, bla bla bla, elf spoglądają ciebie w smutkim oczach, bla bla bla. Ja strażnik tych, którzy odpoczywają, proszę cię o modlitwę w intencji mojej osoby. Oddaj się żarliwej modlitwie. Na pewno mamy w tym jakiś interes. Bez? Nie, to tylko taki efekt. Nic mi to nie dało. Nie, chyba coś dało. Ale tego nie widzimy. Udawaj, że żarliwie się modlisz. Spluń na posąg. Nie, nie, nie rób tego. To ja się pomodlę. Wyleczył mnie. A, spoko. Czyli zmarnowany czar na ciebie. A, możesz odpocząć. No, pewnie by się przydało. No, w tym czasie ja zwabiałem przeciwników, którzy przerwał tu odpoczynek. Czas na małą zabawę! Zwiększony rzut obronny mamy. No, fajnie. To chyba doszło z kolejnego atutu... Zaktorstwa, mówisz? No chyba tak jest, że zwiększone aktorstwo się ten... Sto z czaszek. Co jest? Miało być śmiech. Hemus Colton. Co ja mogę towarzyskiego zrobić? Cześć. Witam cię! To chyba najnudniejsza część tego żniebu, pożałujesz. Okej, to później wrócimy. W środku jest jakaś zagadka. O nie, zagadki w mojej grze. Zagadka chyba na zapamiętywanie. Ktoś tu krzyczy w tej krypcie. Okay. Słyszysz to? To tak jest standardowy dźwięki tła z oryginalnej kampanii. Szkielety. Koboldy. Okej. Okay. Miecze. Ja ich załatwię. Kurde. Zanim wyciągnąłem kuszę, to już wszystkie padły. Okej. Okay. Butla kwasu. Coś wiesz, na się wydarzyło. Pocisk? No pocisk to nie, długi miecz. Można wziąć, ale pewnie to wyrzucę potem. Pewnie to się nie sprzedaje za dobrze. No. Większość tych rzeczy po parę sztuk złota. Nie mogę aktywować tych paczek w ogóle. Spróbuj zaatakować je. Do dzieła! Tak lepiej. O nie, przeżyła mój cios. Jesteś leszczem. Tak się to robi. Wiesz co? Trochę sobie tutaj zmienię te... Tak, chodki. O, jakaś pułapka się wykryła przez ścianę. Atakują nas. Pomagamy koboldowi czy szkieletom. Ojej. Pomagamy koboldowi zabić szkielety? Okej, okay, zaraz mnie załatwią. Już rzucam na ciebie czar. Już mnie załatwili. To nie rzucę. Czekaj na pomoc. Ale nie mam wskrzeszania. Wiem. No nie! Okej, okay, dobra. Zostawcie mnie! Stracone punkty doświadczenia 100. O nie. Szkielety przechodzą przez drzwi. Nie. O, wiem.
Skoro mnie nie zaatakowały, pójdę porozmawiać z posągiem. Tylko proszę, nie wyłączaj mi pauzy, bo to będzie wymagało precyzji i timingu. Ale podczas walki nie można rozmawiać. Ale nie walczę. Aha. Jeszcze. Dlatego chcę pauzować. Okej. Okay. O nie zdążę. Zabij mnie. Okej. Okay. Jestem na zewnątrz. W przyszłości może się przydać jakiś kapłan. Mógłby. No wiesz, można by było też wykorzystać tę miksturę leczenia, które posiadasz. Nie. Albo ja posiadam. Ty, no rzeczywiście. Mądry plan. Czy ona teleportuje? Ma taką opcję? Wszedłem do stodoły. Czy możesz mnie teleportować? Chcę przenieść się do miejsca mojej śmierci. Kosztuje to coś? Przykra myśl, prawda? Chyba nic nie kosztuje, ale wrogowie tam dalej są. Okej, no to... Na 3-4. A nie, nie można na 3-4. To ja idę. Bye bye! Ej, zagadałeś z nią. A nie, okej, okay, udało się. Myślałem, że przerwałeś teleport. Okay. O, zabiłem szkieleta, dobra. Zabiłem szkieleta. Teraz prowadzę w ekspach. Jeszcze jest drugi gdzieś. Musisz wyjść na wyższy poziom. Tak? Okej. Okay. Jak chcesz tego szkieleta dorwać. Bo uciekłem tam, wiesz, do posągu, który był wcześniej, żeby spróbować się wyleczyć. O, rzeczywiście jest. Na skraju śmierci. Idę po ekspy. Nie no, kill stealer. Czekaj, nic nie dropnął w dodatku. Biedne te szkielety. Zatem dokąd idziemy? Północ? Zachód? Przed siebie. Północ. Przez tą pułapkę. Czy tu jest jakieś tajne przejście gdzieś? Nie, może z drugiej strony chyba się wchodzi. Tu mamy jakieś ślady. Tutaj są drzwi. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Kości. Próbujemy groby? Kości nie zbieramy. Pająk. O-o. Okej. Nie są aż takie mocne. Ale skala wyzwania nie jest. Aha. 36 punktów doświadczenia za ambitne wyzwanie. Tam są jeszcze pająki, zaraz chyba przyjdzie. Ej! Eksp się dzieli! Ale chwała się nie dzieli. No, trafienie krytyczne za 7. A więcej zadaje bez krytyka. Kolczuga tutaj jest. O, tutaj jest pułapka, uważaj. O, niezidentyfikowany płaszcz. Jeżeli nie możesz tego zidentyfikować, to się tym zajmę zaraz. Dobra, to tu zostawiłem. Tutaj są rękawice postępowania ze zwierzętami. Sprzedadzą się pewnie, bo były niezidentyfikowane. Czekaj. Wezmę, zabiorę pułapkę. Wśród lepkich pajęczych sieci dostrzegasz połyskujące owalne kryształy. To kokony z jajami pająków. Nie powinienem tego robić. Zniszczyć kokony, czy zostawić spokojnie? Zostawię mnie spokojnie na razie i pomogę ci w walce. On absorbuje wszystkie moje obrażenia. On jest nieumarłym. Tak. Spróbuję rzucić szczerze. Ojej, kur... 10% szans. Porażki na zakręcie. Cztery pozytywnej energii. Oj, nie ciebie. Ale jak to wpłynęło na mój charakter? Zły się stałeś. Aha.
Dałem mam 84. Dobiję mnie jakoś. No. Przydałby się potężny atak. Ale nieskuteczna, ja go chyba nie dobiję. No może ja się nie zawsze masz szansę na krytyka. Strzelaj go z kuszy. Umieram. Nie. Nie umieraj, nie umieraj. Tam są jak tych pająków. Możesz spróbować zadecydować, co z nimi zrobić. A ja już jestem przeciążony. Dobra, miecz spadaj. Kokony z jajami pająków. Zniszcz kokony z jajami. Zniszczyć! Zostały zniszczone. Okej. Okay. Zaklęcie się nie powiewał. Powinienem nabyć nawyk zdejmowania zbroi przed rzucaniem zaklęcia i tarczy. Chyba, że jesteś w walce. A w walce to nawet jakbym próbował, to jej nie ściągnę. Nie patrz się z tym nawykiem. Okej. Płaszczerwo, skrywanie się 10. Bierzesz? No, dawaj. Wyrzuć to. Wrócę sobie z powrotem. Ukrywanie na pasek. Skilli. To ja odpocznę jeszcze raz, żeby zregenerować ten jeden czar pierwszego poziomu, który mam. I możemy ruszać dalej. A wygląda epicko. Elficko? Elficko, epicko. Podwójny miecz, to jest coś warte? Nie. Myślałem, że broni egzotyczne mogą być warte więcej niż zwykłe. Są, pod warunkiem, że mają plus 1, plus 2, plus 3. Pod warunkiem, że są niezidentyfikowane, kiedy je znajdziesz. Okej. Okay. Lewo czy prawo? A tutaj mamy dużo wyborów. W prawo była pułapka. O, I see this, szczury. Zrobiła te szczury. Nie, co to mam? Czemu mi nie? A nie, choroba. No to przechlapałeś sobie. Skoro masz punkty w leczeniu, to weź użyj apteczki na mnie. A nie możesz to przedpocząć chorobę? Nie, zostaje to chyba. To mi się zdaje. Nie, myślę, że no, muszę ją wypocząć. Mogę spróbować, ale chyba nie. Co w ogóle, jakie cechy w ogóle obniża choroba? A to powinieneś mieć w statusach. Mam choroba. Nie mam co. No, dalej jestem chory, muszę jeszcze odpocząć. No może ty też, bo jesteś ranny. Ale już po. No mówiłem. No ale wymagało dwóch odpoczynków. Straciliśmy 16 godzin. Straciliśmy zestaw obowiązkowy. A nie, czekaj, nie. O duch, porozmawiaj z nim, ty masz mniej brzydką mordę. Ten duch chyba chce, żeby znaleźć jego miecz. Zgubiłeś coś? Kto ukradł twój miecz? Człowiek to był, rzezimierzek w skóry ubrany. Miecz ukradł lata temu. Nie pamiętam, gdzie jest ten miecz. I nie pamiętam, czy musimy przeszukiwać groby, żeby go odnaleźć, ale chyba nie. Nie, skoro rzezimierzek ukradł, to chyba... Jak wygląda ten miecz? Zwykły to miecz, długi, stalowy, pradawne dziedzictwo, nic więcej. Okej. Przynajmniej... Chcesz, bym go odszukał? Tak, będzie nagroda, przynieś go, odpocząć muszę. Czas na mnie. Zwykły miecz, ale chyba jest oznaczony w grze jako niezwykły. Zwykły, ale niezwykły. Otwieraj drzwi. Już się robię. Ty się znasz tu na pułapkę. To ci zdejmie karmę. To znaczy charakter. Nam. Tak. Tam? Jak ja otworzyłem, to mi też zdjęło? No. Aha, spoko. Nie wiem, czy w takim samym stopniu jak tobie, ale widziałem obniżony charakter. Tu też zamknięty. Ta broń jest do niczego. Zgadza się. Może powinniśmy już ruszać. To samo. Samo otwarcie tego sarkofagu obniża? W sumie samo otwarcie może nie. Spróbuję.
Tak, chyba dopiero zabieranie. Jest tam coś Vertigo? Uśpienie, rękawice i jakaś płatka. Rękawice niezidentyfikowane? Tak. To zobaczę, co to jest. Ale to rękawice, wiesz, to dla mnicha. Chyba. A nie, w sumie to mogą być dowolne. O, kamień gromu. Niezidentyfikowane. I tak pewnie ich nie wzięlibyśmy, więc nie będę. Raz bardowi śmierć. Nie będę marnował czaru na to. Mhm. Okej. Wciąż mam za mało wiedzy, żeby zidentyfikować bez czaru. Dalej jesteś tumanem. Ja rozbroję tę pułapkę. Okej, coś to jest? Koboldy. Okej, przygotować. Kuszę. Ognia! Hej. A, dostaliśmy się w ogień krzyżowy, wycofać! Ja padam. Na razie. Na razie. Idź się leczyć. Do tej statuły? Odpoczynek chyba będzie szybszy, jeżeli nie jesteś w walce. Ja mogę jeszcze odpoczywać. Nie możesz odpoczywać tak szybko po wysiłku. Umieram. Nie. Umieram. Do drzwiach. Znaczy niepoważnych ran. A w sumie mam te potki cały czas, niech zaczynam. Nie podchodź do mnie, bo odpoczywam. Zabiłem wszystkie. Nice. Wszystkie, których ty nie zabiłeś. Nie dostałem żadnych ekspów. Rzeczywiście. Nice. Ale podział jest nieuczciwy, podział daje mniej niż 50%. Zacząć używać tych potek. Cały czas o nich zapominam. To jest jakiś worek. Worek. Szczątki. Szczątki. A, mała tarcza. 8 sztuk złota. Koboldy są bogatsze od nas. Mała tarcza. 5 sztuk złota. Co, można brać te torby i wyciągać na zewnątrz chyba te tarcze? Nie, jest tu mieć w ekwipunku. One są warte parę sztuk złota, więc... Nie, chodzi o to, żeby nie leżały worki, że ich nie zbadaliśmy czy coś. Skuszy na szkielety? Tak. To ich załatwi. Uwaga, czaruje. Dodatkowe ataki. Trafił cię? Nie. Okej, teraz się trafił. Nie umarli, są odporni na ataki zaskoczenia. Ale nie są odporni na moje leczenie! Ale nie opłaca się. Emocjonująca walka. Paralyzy show. Więcej koboldzi śladów? Ale zwróciłem uwagę, jakie to ślady. Okej, coś tu jest? To była ta pułapka? No, tam jest monstrualny szczur. Ognia? Przekorzystaj skrótów. Zamiast celować przyciski, pod którymi mamy przypięte bronie. A no można. Okej. Tam jest pułapka, ja ją załatwię. Tam jest szkielet. Czekaj. Sukces niemożliwy. Dobra, rozbroję ją. Z zabieraniem pułapek jest tak, że potem ciężko jest przebyć, tak więc jeżeli nie będziesz ich używać... Ale będę mógł je założyć. Weź ten miecz starożytny, bo ja już jestem trochę przeciążony. Możemy wrócić do ducha i mu go oddać. No spadajmy tu może tutaj do końca. Właśnie, możemy dalej zbadać. Kobold nie żyje. Jeżeli dobrze pamiętam, tu gdzieś są jakieś ukryte przejścia, ale nie wiem czy... Nie, ja bym je wszystkie wykrył. Odkrywa się je przez postrzegawczość, czy przez... czy fabularnie? O, i kto ty być? Ty być gnol, ty przyjść nas zabić, ty i nas i tak nie dostać. Okej, Face'a zostawiłem włączonego. Teraz mi pyka. Okej. Nie jestem gnolem, jestem Punio i chcę porozmawiać.
Perswazja? Otwórz tylko drzwi, a przekonasz się, że nie mam wrogich zamiarów. O, sukces! Co, że myślisz? Mnie by się pewnie nie udało. Ja otworzę drzwi, a ty odsyć się od kilka kroków, ty wejść i pogadać z Urko, on być w drugiej końcu sali. Pamiętaj? Schowaj broń. Okej. Okay. Schowałem broń. Nie chcemy ich, a chociaż... Chyba da się na nie puścić jakąś pułapkę czy coś. Wiesz co, ja może tutaj za pułapczę. Nie. Jest jakiś trujący gaz czy coś. Aha. Być może. Nie wiem, czy to ten pokój, czy inny. No możemy alternatywnie też wszystkich wyrzucić. Wiesz co, zrób quick save'a. Okej. Okay. Nie bój się, mały przyjacielu. Krzywdzę cię. Ja nie bój swój przyjaciel. Urko, musisz zabić ta istota. Kip, nie być szef, Urko, trzeba mówić, żeby mężczyzna odejść. Musimy zabić ten człowiek. Ty tu nie być szef. Urko, być szef. Perswazja, kłamstwo, próbować? What's the worst that may happen? Ty widział morze gnorów na zewnątrz krypty? Tak, na zewnątrz czeka spora grupa gnoli i nie było łatwo prześlizgnąć się między nimi. O nie! One na nas czekać! Sukces! Jej! Teraz już nigdy nie opuścić ta zatęchnięta krypta. Ach, jep! Ja wam mówić! Niedługo one nas znaleźć i wyżreć! I ja być tu sześć rady decydować, mu uciekać czy zostać. Na zewnątrz dużo wrogów, ale tu być ich sporo, ja nie wiedzieć co zdecydować. Ja chciał być dobry szef. O, sztuka złota. Jestem przekonany, że dobry z ciebie przywódca, Urko. Ja być mądry bardziej niż inne. Dikin cię nie słuchać. Dikin? Któż to jest? Kim jest Dikin? Dikin być tłusty, tkliwy kobold. On ucieknął i zostawił nas tutaj. Ja lubić Dikin, a śpiewać takie ładne piosenki. Kip, tylko baba lubić głupie bardy. O nie? Chyba zginiesz pierwszy. Zamknij się, Kipem. Wiesz co, może ustawię tutaj pułapkę na wszelki wypadek, gdybyśmy jednak chcieli się... Dikin coś ukradł. To jest jakaś płyta naciskowa. Chyba tym się włącza tą pułapkę gazową, ale trzeba najpierw ją gdzieś uruchomić w pokoju zewnętrznym. Tylko musimy się najpierw o tym dowiedzieć. Okej. Okay. Chyba duch nam o tym może powiedzieć? Trudno powiedzieć, nie pamiętam. Dlaczego kradliście artefakty? Powiedz mi coś o skradzionych przez was przedmiotach. Mumiowa ręka, statuetka wieży, ząb smoka i duża maska. Krypta brzmi jak miejsce, gdzie znajdziemy mumiową rękę. Mhm. Głupi Dikin zniszczył wieżę. I uciekł z nią. Nie. Cóż ten durny kobold zrobił z wieżą? Ja nie powinienem odbierać. Mnie być pewne. Oczerniasz kolegę po fachu. Nie, i my potrzebować tę rękę, żeby chronić przed gnole. My nie wiedzieć jak użyć tę rękę, jak ma nas ochronić. Trudna perswazja. Mogę chronić was przed gnolami, jeśli oddacie mi rękę. Perswazja, kłamstwo. Ręka jest bezużyteczna. To tylko ten z jednej z wypraw mówię Drogana. Drogana. Oddaj rękę, albo wszystkich was pozabijam. Jaska, czy chciałabyś zostać przywódcą? Możemy spróbować perswazji. Myślę, że się nie obrażą. Okej. Okay. Niepowodzenie. Ty umrzeć. Okej, okay, wycofuję. Okej, okay, w tym przynajmniej miał. Rację. Ale na szczęście zrobiliśmy quick save'a. Okej, okay, dobra. Czekaj, zobaczę jeszcze tą płytę. Ona chyba nie jest aktywna. No, nic się nie dzieje, no. Może wróćmy do tego miejsca później. Okej. Okay. Wiesz dostępne postacie? Jest. Wersję... Z jedynkę czy bez jedynki? Nie, to można jak się weźmie, to potem wyskakuje komunikat, żeby z zapisanej gry.
No oczywiście, że tą pierwszą. Plus ekspert. Tak. Dobra, może zwiedźmy ten poziom do końca. Nie? Przy okazji oddajmy duchowi co duszę. A rzeczywiście, teraz słyszę te dźwięki. Pierwszy szereg do ataku, drugi do ataku. No bo jestem przywódcą drużyny. Zginiemy. Znaczy, ty zginiesz. Ja mam jego mysz. Wiem. Ja się położę. O, mam całą rozmowę od nowo. Kto ukradł? Czy chcesz go odszukać? Kto ukradł? Jak czy wygląda? To twój miecz? Dwójka. Dwójkę wybierz, to pani. Twój miecz. Twój miecz! Teraz odpocząć mogę, nareszcie, bla bla bla, czas wrócić do ciebie. Skrzynkę dam go. Aha. Jednak nie ona, ale gdzieś... Amulet, mikstura szybkości i szafir. Ej! Skrzynka zniknęła. Tylko jedną rzecz. Co wziąłeś? Amulet. Nie. Co ja wziąłem? Szafir. Najgorsze. Nie wiedziałem, że tylko jedną rzecz. No, nikt nie powiedział, że tylko jedną rzecz. A, wróciliśmy się tutaj na początek, tu nie ma koboldów. Można już wyciągnąć broń dla bezpieczeństwa. Co tam jest? Duch Nimaldura. Strzeż się, śmiertelna istota, albowiem wkraczasz do grobowca Nimaldura, bla 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 bla. Nagradzę cię jednak, choć pomogłeś mi nieświadomie. Udało ci się zgładzić pająki. Aha. To za te jajca chyba. Tak. Podążam śladem koboldów, które niedawno weszły do tej krypty. Koboldy zabarykadowały się w sali, która za dawnych lat była wielką, zmyślną pułapką. Wiele lat temu pewien rabuś rozbroił ją. Pamiętaj jednak, że jest nieaktywna, nie zaś zniszczona. Pułapkę tę można aktywować z pokoju kontrolnego, do którego dostaniesz się sekretnym przejściem. Z korytarza na południe od wejścia do sali z koboldami. Okej. Jak znajdę sekretne przejście? Teraz, gdy już wiesz, że tam jest, nie będziesz mieć kłopotów z jego znalezieniem. No to spoko. Coś nas zaatakowało. Kobold? Kobold cię zaatakował. Dlaczego? Nie wiem. Ale on go ubił. Spadałbym ten sarkofag, ale się trochę boję. Myślę, że on się może obrazić. On ma skalę wyzwania bardzo trudne, więc... Zostawmy go tutaj. Poradzilibyśmy sobie, ale... Skąd się ten kobold tutaj wziął? Podsłuchiwał. To jest włócznia. Ciekawe, jakby się walczyło włócznią. Jeżeli mogę ją dzierżyć. Bart, włócznie? Trzeba popróbować różnych rzeczy, a nie tylko najlepszych. Przez te czasy, co grałem w Neverwinter Nights, nigdy nie założyłem włóczni. Chociaż... No, trzyma jak miecz dwuręczny. Chociaż nie dziwne, bo zawsze grałem magiem. Okej, po lewej jest to pomieszczenie? No, chyba tutaj musimy pójść. Ten korytarz wygląda na trochę pusty. Chyba ci rozmowę przerwali, nie wiem czy to ten... No bo nie widać tych drzwi. Ups. Wygląda jakby tutaj mogłyby być, ale... To co, czekaj, ja tam z nim pogadam jeszcze. O, są. Okej, czyli jednak spostrzega wcześniej. O, stojak na broń, skrzynia. Stojak na broń pewnie ma te hełmy, o których mówił duch. Długi łuk plus jeden. Może się temu przyjrzę. Oblicze ducha.
Oblicze ducha jest przydatnym tutaj. No, hełmy. Wcisnąłeś dźwignię? Nie. Elficki hełm ochrony przed pułapkami, to chcemy nałożyć? Tak. Okej. Okay. Bierzesz długi łuk plus jeden? Chyba nie. To ja wezmę. Dobra, chyba sobie go zamienię, skuszę. Poddaj mi ty. Żartuję, ja mam jeszcze sporo. Okej. Okay. Możemy odpocząć przed uruchomieniem pułapki. Nie wiem, czy ty potrzebujesz, ale ja potrzebuję trochę. Mi się też trochę przyda. No, za blisko wrogów jest to. O, czy oni się aktywowali jako wrogowie w tej rozmowie z duchem? Nie mogę odpoczywać. Mogli się na ciebie rzucić. Kurde, kurde. To aktywuje pułapkę. To idę z pieśnią. Okej. Możemy tam siedzieć, bo mamy hełm. A oni są ogłuszeni. Okej, no to... Easy XP. Otworzyć ogień. A jeszcze ataki zaskoczenia mi wchodzą. Z łuku? No. Revenge! Co ja robię? Nie założyłem hełmu, nie! Saksa bił, więcej ekspa dla mnie. Ja mam hełm. Tylko jestem oszołomiony. O, już, okej, wszystko to. Okej. O! Część z nich się udało użyć obrony. Okej? Kobody nie musiały ginąć. Ale mogły. A za to mamy doświadczenie. No, już prawie mam level up. 2800. Tak zaskoczenia. No nie, spudłowałem w oszołomionego kobolda. Jesteś świetnym wojownikiem. O, headshota jest strzeliłeś. Młot bojowy, nie zidentyfikowany. Okej. Weźmy szeregę zidentyfikowaną. Okej. Ja wezmę młot bojowy, a wyrzucę te miecze z... śmierdzące. I... skrzynki. Pułapka. Ohydny śmiech. Starszy. Staliśmy level up, więc okay. Prawdopodobnie przeprowadzimy odpoczynek po rozdaniu punktów. Aha. I na tym pewnie skończymy ten epizod. Okej, okay. Wezmę łotrzyka drugi poziom, żeby sobie rozbrajanie pułapek i tak dalej zwiększyć. Ja dalej bardem. Punkt wartostwo. Nie mam nic w perswazji, co ciekawe. Mhm. To resztę w perswazję. Zbrojenie pułapek, spostrzegawczość. A tu, co mi zalecasz? Zalecana jest walka dwiema broniami. Nie. Jest coś lepszego? Używanie broni nie, utrzymująca się pieśń. To bym wziął. I chyba tyle z bardziej rzeczy, oprócz dorzucania czarów zakręć. Ewentualnie, co się mogłoby przydać, to magia w walce i chyba to wezmę. Okej. Okay. Mogę dobrać jeden czar, wyrzucić jakiś. Biorę. Przywołanie istoty chyba nam się bardzo przyda. A ja wezmę potężny atak, żeby potem mieć rozpłatanie. Identyfikacja dalej nam się przyda. Leczenie lekkich ran też. Mm-hmm. Więc to tyle, jeśli chodzi o wybór czarów. Okej. Okay. To jeszcze widzimy? Odpocznę, żeby sobie wyrobić identyfikację. Zbadam ten młot. Okej. Okay. Chociaż nikt chyba z nas nie będzie nim walczył, co? Nie, ja tylko lekkimi broniami walczę. On jest chyba średni. Kurczę, zapomniałem zbroi. Good job. You idiot! Na szczycie lodu. Premia do ataku 1. Obrażenia do dźwięku 1 punkt obrażeń. Okej, okay, to jest broń średnia, więc
Więc jak chcesz, to sobie możesz brać. Nie mogę z niej korzystać. Nie no, nie uczą bardów, jak walczyć młotem? Poziom tych akademii bardowskich się obniża z każdym rokiem. Okej, w następnym odcinku wychodzimy z tej krypty i idziemy za kolejnymi koboldami, bo jeszcze nie wyrżnęliśmy jeszcze wszystkich w pień. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Trzymajcie się. Chwila, jesteś na pożegnanie? Jest, na pewno. Tak, do widzenia. Do zobaczenia. Towarzyskie i cześć? Tak. Nie.